Dzień dobry. Mamy chwilę tylko. Będziemy ustawiać porządny sprzęt. Dzisiaj pojeździmy chwilę porządnym sprzętem, nie żadnym odkurzaczem. Po całym sezonie filtr przedmuchałem, po całym sezonie, co ja pierdzielę. Po odbiorach zbóż, takich rzeczach, co nie? Porobiłem ten filtr powietrza, praktycznie zero zabrudzeń. Mamy grubera na wąskiej, bo ja będę jechał orać tym odkurzaczem. A ojciec będzie próbował, znaczy będzie, jak będzie miał chwilę czasu, bo działają chłopaki na kurniku, bo jest ten, indyki, za chwilę trzeba przegnać na drugą halę indyki i trzeba przegnać i trzeba poszczepić je wszystkie, tam koło 3000 igłą ogólnie się szczepi, co nie, indory, bo teraz jest indor z indyczką i my pojedziemy tacie ustawić grubera tutaj na to pole, żeby trochę tam podeszwa zedrzeć i może trochę i toperzu wyciągnie na wierzch, bo tam jest zaparzone pole. I potem, jeżeli bateria wytrzyma, bo drugie się baterie ładują, przygotuję sobie ciągnik i mamy takie 13 hektarów do orania, ale dzisiaj idę na imprezę do Kasi i pozdrawiam. O, i Czarka pozdrawiam. Czarek mówi, wujek, a ja ciebie widziałem w internecie. I tak to wygląda, także bierzemy zetka i będziemy dzisiaj zetkiem jechać. I w ogóle mam delikatny problem z tym zetkiem, bo no tutaj były problemy z dolnym bakiem i od czasu do czasu ten cianik tak trochę pochukuje, się okazuje, że mu się, kurczę, odstojnik nie zasyfia, tylko tam ten syf czasami pod rurkę podleci. I tak fachowo, żeby dobrze to zrobić, powiem wam szczerze, że powinienem wyspawać drugi bak chyba, albo kupić nowy, ale nowy był ceniony chyba na 1500 albo lepiej, już teraz nie pamiętam. I dobrze w sumie z tego wszystkiego wyszło, że Kaziu mi załatwił ten zbiornik, co nie? Pozdrawiam też. Ale kurczę, tamten mój miał też jakieś, no wiecie, no to jeżeli to jest z 80 tam któregoś roku, tak, no to nie, to ma tam 30-40 lat ten zbiornik. Czy mój tak samo miał, mój to już od kijów rzepaku się przetarł. I właśnie tutaj też jest jakiś szmelc na dole i chyba, że ktoś ma jakiś pomysł, w jaki sposób wypłukać dolny bak. Tam są tak głupio przegrody porobione. Ja z tego zbiornika spuszczałem paliwo 8 razy, 7-8 razy na 100% było spuszczane paliwo i za każdym razem wylatują jakieś gluty, nie? I no i wodą go wcześniej płukałem też. I po tym płukaniu wodą na gorąco w ogóle go płukałem go też na gorąco z jakimś chemią w środku, karczerem. Chyba że ktoś ma pomysł jakiś na to, ale chyba najlepszym rozwiązaniem po tylu latach pracy by było po prostu wyspawanie drugiego zbiornika, nie? Przepraszam, że tak tutaj tą kamerą. O, posłuchamy sobie trochę, kurde, ciągnik pracuje. Telefon trzeba, kurde, muszę do tego. A, widzisz, odkleiło się. Muszę do New Hollanda też, kurde, sobie statywy dorobić, bo nic nie ma czasu teraz na to. A, Zetor w ogóle jakoś tak. Ja zawsze tak jakoś go miałem w miarę wypoziomowanego, ale bez balastu. Weźmiemy sobie tą miarkę, żeby go tam na te 30 cm wpakować.
będzie miał trochę czasu, to go pobutuje trochę. No tutaj to słychać, że to kurde ma życie w sobie. Bez balastu go tak kurde, jednak z balastem to z balastem, może jeszcze jeden balast bym dokupił, ale tam na razie aż tej roboty tak dużo nie ma. O! Dobra, jedyneczka, przedni napęd i go trochę tu ustawimy. Tutaj to trzeba uważać, bo tu są, raz że jest 80 tysięcy słupów na tym polu, to jeszcze takie jakieś przyłącza od wody, takie rzeczy, ja to muszę pooznaczać jakoś. Ja pierdzielę, ty nie wchodzi. To jest taki beton? Trzyma, a to nie jest wcale mocna ziemia. Tutaj będzie pewno głównie piąta klasa, ale go tak trzyma, aż w szoku jestem. No może być takie to pozbijane, kurde, nie? Głębokiej uprawy to nigdy nie widziało. Pod 30 cm byśmy mieli, myślę. No tutaj nie ma. A ta? Nie, trzeba trochę głębiej. Albo wyjąć całkiem. Czy to jest tak twardo w tym roku? W tamtym roku też tak jeździłem. Niby miałem go. Ja pierdzielę, on w ogóle wchodzić nie chce, ty. Jeszcze takiego czegoś to ja w ogóle nie widziałem, nie? Jak to jest możliwe, że on nie chce wejść na takiej redlicy? Jeszcze tu dokręcę, może on tutaj oddaje na tej dźwigni, a tutaj ojciec zawsze posmaruje.
i wywala dźwignię może pod obciążeniem, wiesz, do góry. No. O. A potem, że maszyna nie chce wchodzić, nie? Już tu jest, kurde, słaba ziemia, on musi wejść. No to zawsze go tak mniej więcej wypoziomowanego miałem. Kurde, jestem w szoku ogólnie, bo dotknąłem rur interkulera w zetorze. Jestem mega zaszokowany, tam on trzymał w okolicach 0,6 bara. Do jakiego stopnia są różnice temperatur, no wyczuwalne na rękę, bo to jest pierwsza taka konkretna robota, gdzie zetor gdzieś tam został trochę przepałowany, no bo w żniwa ciężko mi było bawić się i patrzeć na takie rzeczy, jak byłem na kombajnie, co nie? Zrobiłem tą amortyzację tego tuza, nie wiem, czy to będzie tam, będzie ci widzieć, ale to był tam na to film, w każdym razie ładnie to wszystko pracuje. Mamy odkurzacza gotowego, po orkach może go trochę tutaj obtoknę, posprzątam i kurczę, ten muszę go, jak będę miał trochę czasu. Co tu titasz? Toż masz AdBlue nalane. A ma 100%. Chyba że nie takie AdBlue. Może nie takie AdBlue. Bo miga to AdBlue cholerne. A ma 100%, chyba że nie wiem, jeszcze go zgasić raz, czy co? Kurna, to tita i tita. Nie, na razie nie tita. Zetor w ogóle. Aha. I błędy skrzyni. Technologia, kurna, czekaj. Aha, pięknie, nie wyłączył teraz przedniego napędu. Także no, będzie szedł na serwis, na 100% będzie szedł na serwis, bo wywala błędy od pedałów. To jest pierwszy temat, mankament, będziemy musieli go zgasić, albo i masę wyłączyć i włączyć. To jest trochę słabe, nie, ogólnie. I nie wiem, czy to też nie jest z hamulcem ręcznym połączone, bo tam czujka hamulca na pewno jakaś też jest, z tego względu, że o, nie wywalał AdBlue, czyli no AdBlue było kryształ. No i już jest dobrze, co nie? Jest po prostu, to jest po prostu od powietrza, nie? No bo ta końcówka hydrauliczna, pneumatyczna jest wkręcona. A nie wiem, czy w ogóle wy to widzicie. Także to są te właśnie kontrolki, bo mam spuszczoną tą pneumatykę, nie? No a... Kurde, jak ja mam tą kamerę ustawioną? Dobra, chyba będzie okej. Okay. Zmienię sobie... Aj, zetora trzeba przystawić. Zmienię sobie tego. Końcówkę, nie końcówkę, tylko pierwsze dłuto, żeby mi to w miarę szło. Także... no, ten czujnik i ten brzęczący zawór. Z tyłu jest taki brzęczący zawór, jakiś tam priorytetowy czy coś. Mówię, to jest dalej ciepła rura. A gdzie ja chwilę tylko pojeździłem, nie? A weź jeździ cały dzień. A tu wszystko było... Też ciepłe, oczywiście, że ciepłe, no nie ma co tego, ale generalnie dolot, no zimniejszy, nie? Dużo zimniejszy, że jednak rękę na nim położyłem. Przy tak niskim ciśnieniu do ładowania, gdzie tam ono wynosiło tam około 0,6 bar i ja tam chwilę go popałowałem tylko, nie? Także ogólnie szok. Ogólnie to szok. No ale dobrze, no, będziemy tam ten intercooler... Intercooler testować, a teraz za chwilę jeszcze jakiś, o ile nie popada, bo za chwilę pewno będzie padać. O. I ojciec jak będzie miał chwilę, to Zetka weźmie i teraz potem nie wiem, czy go weźmiemy Zetka do tego wału. Czy ja zdążę, czy może w ogóle nie będę na razie doprawiał. Nie mam pojęcia. No talerzówką nie chcę doprawiać, nie będę, kurde, paliwa
paliwo za drogie, żeby ten, żeby talerzówką całe pole doprawiać, chyba że ten wał się nie sprawdzi. Wtedy będziemy kombinować z talerzówką może 4-metrową czy coś, no nie mam pojęcia. Na razie to sobie zmienimy pierwsze dłuto i ja jakieś tam glonki coś wezmę, bo dzisiaj wieczorem na tą imprezę już się 14 zrobiła, bo i tak się spóźni, i tak się spóźni, no ale trochę trzeba. I to jest właśnie to, nie? No jest jeszcze ten brzęczy ten zawór, nie? Drażniące w ogóle, tak jak no, obrotów dostanie, to nie brzęczy. I nie wiem, czy to jest właśnie tam wczoraj serwisant mówił, że może coś kurde związanego z amortyzacją przedniej osi. Z amortyzacją przedniej ośki. Bo ona tak jakoś chujowato chodzi, wam powiem, ta przednia ośka. Czy lepiej jak w zetorze, nie? Ale kamerę muszę poprawić, bo mi się gumki rozciągnęły i mi spada. Dobra, pneumata zaraz weźmiemy i no, no i takie są uroki, no. Jakiś tu zaworek, tu srorek, tu coś, tu kontrolka, tu tita, tam tita. Takie uroki, jak wszędzie. Jak wszędzie, no może nie, to za chwilę będą komentarze, że takie rzeczy są tylko w CNH. A w John Deere'ach na pewno nie ma żadnych błędów. Ale mnie to tam koło tego lata. Dobra, ja poszukam sobie dłuta, zmienię i pojedziemy na pole. Że jesteśmy już na polu. Co ja tutaj zrobiłem dobrego teraz? Będziemy na GSM2 jeździć. Wydaje mi się, że to jest ok, ale zwiększę mu prędkość do 9,5 na godzinę. Postaram się to pole zrobić tylko na jednym składzie. Tam trzeba doorać, tutaj odorzemy. No i co? Tak, żeby w maksymalnym momencie obrotowym po prostu trzymać ten ciągnik, bo to jest równe pole, więc nie widzę takiej potrzeby, żeby... Znaczy śpieszy mi się, o to chodzi. Będzie pewno prędkość w okolicach 9,5 na godzinę. No zobaczę, jak to tam też będzie na tym spalaniu chwilowym wyglądało. Kurde, zadałem mu na B6 bieg ruszania. Nie wiem, dlaczego on schodzi tak nisko, może trochę za nisko mu tutaj trzymam, ale zaraz to obczaję sobie. Na razie 9 pojedziemy. I potem ustawię trochę puch, bo tutaj miałem na tamtym polu ustawiony zupełnie. O nie, tutaj tam było po gruberze. Więc chyba jednak te 9 na godzinę z tyłu w ogóle nie wchodzi. Więc nie ma w ogóle szans. Dobrze, że to dłuto pierwsze zmieniłem. 8,8 zrobimy na razie, żeby on trzymał bieg wyżej. No i muszę pogłębić tylny korpus, ale jeszcze sobie tam odoram, żeby nie było właśnie tego składu takiego wysokiego. No i tak chyba będzie trzeba, no zobaczymy, jak on będzie sobie radził, ale tylny korpus trzeba z 5 obrotów. Tam było po tym gruberze na tamtym polu, co wczoraj jeszcze orałem w nocy. No drugiej w nocy skończyłem, 5 godzin, no hektar 30, wydajność jest generalnie taka sama jak w zetorze. Znaczy no bo jeżdżę 9 na godzinę w okolicach, zetorem też jeździłem 9 na godzinę, więc to wychodzi jakby to samo, no z tego względu, że dzisiaj idziemy na tą imprezę, nie mam czasu kurde latać ze statywem. Jeżeli chodzi właśnie o te jeszcze błędy, co tutaj wyskakują, no to jest
jakiś czujnik po prostu położenia pedału. Porobię trochę tutaj, jak się naciśnie sprzęgło i dobrze wyhamuje, to wszystko działa ok. A jak się chce jechać na automacie i dojeżdżać do skrzyżowania i hamować bez sprzęgła, czy tam ogólnie hamować tylko, czy do zatrzymania wyhamować traktor tak jak się jeździ automatem, czyli tylko hamulcem, nie dotykając pedału sprzęgła, no to wtedy potrafi od czasu do czasu właśnie ten błąd wywalić, co nie? Tutaj Radkowi trochę wjedziemy. Odorzemy właśnie z tamtej strony i potem może na końcu filmu jeszcze dodam, jak tutaj na tym polu, no ale tutaj nie ma opcji, dwa razy dojazd będzie musiał być, z tego względu, że no dzisiaj jak zrobię 5-6 hektarów, to będzie wszystko, może 7 i będziemy jechać na imprezę, o, do tamtego domku. Tylko ja będę oczywiście trochę spóźniony. No ale to tam sezon jest sezon, trzeba porobić. A potem jak to w rolnictwie, nie? Leżysz i na polu rośnie. Do góry brzuchem, nic nie trzeba więcej robić. Tak krzywo, kurde, wyorałem. Trzeba będzie w okularach chyba jeździć już niedługo. Może to trochę sprostuje. No tak to jest. Tu kamera, tu coś, tu telefon. I się, kurde, człowiek gapi, a nie skupia na pracy. Oj, nie będzie... A, już spierdzieliłem. Za szybko jadę. Ale no, już nic. Tam już znajomy już sieje, mamy 20 dzisiaj. Więc już, no, trzeba. Fajnie by było, jakby się udało przed tymi lewami, bo już alerty przychodzą. Więc ten... No, będzie lało. A pod pszenicę może tam coś nagramy więcej. I teraz mam go ustawionego na łapach na sztywno, nie? I trzeba by było właśnie teraz, jak już mam mniej więcej go wyczutego, tak samo jak ten dogniot, że tak powiem, spuszczanie, jak jest gdzieś glina czy coś, że ten guzik na dół, bo nie wiedziałem tego na początku, no też wczoraj był w ogóle mój pierwszy dzień jakby orki tym ciągnikiem, a i tak wydajnościowo ogarnąłem go tak jak no jak Zetora. No Zetor moim zdaniem ogólnie w tym pługu i tak, no hektar 30 na godzinę moim zdaniem to nie są złe wyniki. Jak może pod pszenicę, to człowiek by się bardziej, wiesz, pobawił. Tutaj jeżeli chodzi o, nie wiem, zrobienie równiutkiej kreski gdzieś na polu na 10 metrach, po ścieżce się dobrze orze, nie? No wtedy na ścieżce go wyciągasz zawsze. A ja nie mam aż jakby takiej wprawy, natomiast dużo lepiej się orze niż Zetorem, no bo pozycja za kierownicą jest tak zupełnie wyżej i to jest ogólnie spoko bardzo. No i za chwilę będzie trzeba pogłębić, bo mówię, wczoraj było pulchno mocno, słaba ziemia, więc tylne koło bardziej się zapadało po tym gruberze. Dobra, w zasadzie tu będzie z 1,5 hektara, może, no pewno z 1,5 hektara. To prawie przez cały ten czas, kurde, próbowałem ustawić ten pług i nawet go na te pływające wpakowałem i, kurde, odkryłem kilka tematów. No tak, wczoraj sobie wyregulowałem tą hydraulikę na czasówkę, żeby po prostu 2 sekundy naciskałem guzik i on się podnosił i opadał, co nie? I teraz jak włączę sobie tą czasówkę, to te 2 sekundy, jest tak twarda ziemia, że te 2 sekundy, o, jeszcze wylazł, te 2 sekundy nie starczą, żeby tylny korpus, ale zrobiłem falę, zawsze takie fale, kurde, robię tam,
Muszę jechać do Martina Kurna na nauki, bo do Konrada. O co chodzi? No po prostu jest tak twardo, że te 2 sekundy nie starczały na to, żeby ten tylny korpus od koła wszedł, co nie? No i teraz jadę na ręcznym z tego względu, że mam kawałek ładny tutaj drogi, no już tam ile dzisiaj założę, to założę. Na tą skałę, co jest, to wypadałoby w ogóle przełożyć nowe dłuta i by też ta robota trochę inaczej szła, ale myślę, że ogólnie nie jest źle, z tym, że co, no że trochę za głęboko muszę korpus trzymać, bo inaczej wyłazi wszystko. Jak jest miękko, no to ile mierz długi, no to wiadomo, że tam można troszeczkę wyżej. Próbowałem go na 15. Tu jeszcze jest ten temat, że jest cholernie nierówno na tym polu, bo wcześniej było orane w poprzek i tutaj te fale takie, kurcze, to wszystko są, no ale już teraz się go się po prostu przełożę w ten sposób. Także no jakby ten, trzeba było właśnie to przestawić. Mówię, no kurde, przestawiłem, nie włazi ten korpus, nie włazi ten korpus, w sensie no ten tylny. No i wróć. O, i teraz go przytrzymam dłużej za ścieżką technologiczną. Wejdzie ten korpus, o. I już jest okej, nie? Już jest, kurde, w porządku. Pierwszy korpus troszeczkę tam też podregulowałem i zmniejszyłem szerokość orki. Mam to, o, patrzę, że znowu co, przez to musiałem gdzieś dotknąć. Takie 16,5 cala. Twardo, ciężko, więc i tak jest, widzisz, na 90, tam 100% ciągle idzie. O, tutaj chyba będziemy mieli okolice ścieżki. A też tam zawapnowanie się wziąłem, bo te świeże, właśnie tą świeżą dzierżawę wcześniej chciałem zwapnować. Rok temu, jak wiedziałem, że tam, gdzie będzie rzepak, no to tak się jakby wyrobiłem czasowo. I udało mi się te ścieżki zerwać, nie? Tak ogólnie, no ale to takie, o, pogody nie przewidzisz. Tutaj mimo wszystko i tak się dobrze orze. Na to, co jest, nie? Na tą suszę, co teraz jest, to i tak jest dobrze, moim zdaniem. Bo no, no jest troszeczkę za głęboko, nie? I ciągnik spali dużo paliwa, bo to tam, tutaj to nie ma co się oszukiwać też. Mimo tego, że jest równo, ale no, gdzie nie gdzie martwica się wywala. No ale no nic, no tak trzeba po prostu pojechać. No, ale te ścieżki będę się starał zrywać. Tam na tamtym polu właśnie, co wczoraj orałem po gnojowicy, tam był ten gruber na głęboko, faktem no 5 litrów paliwa więcej. Ale orka, no to marzenie, nie? To tam lekko traktor miał i tylko tyle, że po prostu tego grubera wsadzić na te 20-25 cm już by to jakby pomogło, nie? I na tej wąskiej rydlicy. No ale jest tak jak jest, też położymy, pojedziemy, flaszkę wypijemy dzisiaj, kurde, i popada i może się uda fajnie, może poniedziałek, może wtorek właśnie resztę zaorać tego pola i może już po prostu w lepszych warunkach. Także ja na dzisiaj się z wami żegnam. Cześć. Ognisko zgaśnie! Yeah.